O takiej trybunie marzy wiele klubów, ale to Stowarzyszenie Kibiców Górnika Zabrze prawdopodobnie jako pierwsze w kraju doczekało się własnej trybuny. Prace nad montażem krzesełek idą pełną parą. W sumie zamontowanych jest już około 8,5 tysiąca siedzisk. Mamy już urządzone krzesełka, co widać na górnej części trybuny południowej, kolejne około 3 tysięcy krzesełek. No i mamy trybunę północną, również prawie wykonaną. To jeszcze jest około 5 tysięcy krzesełek, docelowo około 24 tysiące na trzech trybunach. Docelowo na trzech trybunach znajdą się 24 tysiące kibiców i na tych trybunach również znajdą się klubowe napisy. W górnej części będzie stadionu, będzie napis Górnik Zabrze w konfiguracji takiej, że na trybunie wschodniej od Damrota napis Zabrze, a na północnej i południowej Górnik. Kibice po raz pierwszy mogli zasiąść na nowych krzesełkach podczas sobotniego meczu z Jagiellonią Białystok. Niestety ten nie był szczęśliwy dla sympatyków Górnika. Trójkolorowi przegrali z Jagiellonią 3-1. To wielka chwała dla nich, że wytrzymali to spotkanie, bo trzeba przyznać, że warunki były naprawdę tropikalne i w tych warunkach stworzyli ciekawe widowisko. Dla nas zakończone pozytywnie. Od samego początku pokazaliśmy, że potrafimy się utrzymać przy piłce, byliśmy groźni, zdobyliśmy bramkę. Na pewno tu pora należy się zespołowi za to, że po bramce na 2-0 przynosi, że uczulamy na to, że Górnik jest bardzo dużym zespołem i w Gliwicach miał to samo. Zaraz po stracie bramki na 2-0 zdobył bramkę na 2-1. Są to zawodnicy silni psychicznie, bo wielu doświadczonych zawodników i tutaj popełniliśmy błąd, ale później kontrolowaliśmy to spotkanie do końca. Wiadomo, że Górnik też miał swoje sytuacje, ale jest to bardzo dobry zespół. Wiedząc, że Jagiellonia będzie grała w futbol, który preferuje, to znaczy prostą, ale bardzo skuteczną grę, odbiór piłki na własny przekworu i szybkie, bardzo szybkie kontry z wykorzystaniem dzisiaj Żelaka, Czelczaka, który był niemiłosiernie skuteczny i obnażył naszą grę defensywną. Po tej przegranej Górnik spadł na ostatnie miejsce w tabeli.